Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Dniach, który odbędzie się w dniach od 29 kwietnia do 3 maja. Jeszcze więcej kwiatów, jeszcze więcej atrakcji. Myślę, że no, możemy nawet zaryzykować, że jeszcze więcej turystów, jeśli rzeczywiście prognozy pogody się potwierdzą i będzie rzeczywiście tak jak dzisiaj, bo mniej będzie grillować, więcej ludzi będzie jednak obecnych. W zamku na to liczymy, ale chcemy się oczywiście do tego przygotować i za Państwa pośrednictwem również taką informację logistyczną dla widzów, słuchaczy przekazać. Najważniejsza informacja, drodzy Państwo, jest taka, że chcemy Państwu ułatwić, chcemy naszym gościom ułatwić dojazd nie tylko samochodem do zamku, biorąc pod uwagę również newralgiczny aspekt wynikający z parkowania, tym bardziej jeśli nie będzie sprzyjać pogoda, może on się okazać jeszcze bardziej newralgiczny. Także w dniach festiwalu, w ciągu tych 5 dni do zamku będzie można dostać się regularną linią 8 oraz linią specjalną uruchamianą na ten czas, to jest linia PK. Ta częstotliwość kursów będzie zintensyfikowana, może być tak, że nawet będzie około 5 kursów na godzinę autobusów. Dodatkowo uzupełniająco do linii miejskich zostanie uzupełniona, wprowadzony specjalny autobus oznaczony logo Festiwalu Kwiatów, kursujący z parkingu przy markecie Auchan, czyli w miejscu, gdzie są przystanki dzisiaj dla linii C. W ciągu co pół godziny będzie kursował autobus do Książa, w ciągu 15 minut będzie on dojeżdżał. Cena biletu to jest 2,50 niezależnie od osoby. Myślę, że taka formuła również daje pewną odpowiedź na zapotrzebowanie, jakie istnieje. Zresztą Państwo doskonale wiecie, czas festiwalu to jest czas również wielkiego tłoku i ścisku przy zamku. Stąd proponujemy, żeby ludzie rozważyli jednak dojazd środkiem komunikacji publicznej, tak żeby rzeczywiście ten ciężar tych aut zmniejszyć. Jeśli chodzi o kierowców indywidualnych, wszystkie osoby, które będą jechały drogą numer 35 lub drogą od strony Legnicy, Jawora i Strzegomia, powinni się kierować na parking przy stadninie koni. Te parkingi, łąki będą przygotowane, już są w tym momencie przygotowane przez obsługę stada, także one będą dostępne. Ich pojemność jest oczywiście również ograniczona, dlatego osoby odjadące od strony Kamiennej Góry, Kłodzka i od Wałbrzycha zachęcamy do tego, żeby samochody zostawiły na parkingu głównym. My ze swojej strony zachęcamy Państwa do zakupów biletów przede wszystkim online, co pozwoli uniknąć stresu w kolejkach, stania w kolejkach przed zamkiem. Dodam, że ta preferencja jest dosyć istotna, dlatego że po pierwsze bilet zakupiony z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli jeszcze przed festiwalem, można kupić 7 zł taniej niż stojąc w kolejce przed zamkiem. Dodamy również, że bilety zakupione online, nie trzeba ich drukować, można je mieć na urządzeniu mobilnym do zeskanowania przez obsługę również podczas wejścia na teren festiwalu. Nacisk kładziemy oczywiście na obecność rodzin z dziećmi. Dla nich tak naprawdę przewidzieliśmy liczne konkursy, przedstawienia z animatorami, historyczne prezentacje o dzieciach na zamku w XIX wieku. Festiwal Tajemnic i Sztuki to nie tylko sam pokaz roślin, ale również opowieści towarzyszące o historii zamku, jak również narracja dla osób zainteresowanych sztuką Dalekiego Wschodu, dlatego że festiwalowi również towarzyszy Narodowa Wystawa Bonsai. Warto ją również odwiedzić z tego powodu, że będą fachowcy z całej Europy, jak i z całego świata, którzy dużo na ten temat będą mogli Państwu również i naszym gościom opowiedzieć. Chcemy Państwa zaskoczyć dużą, większą ilością kwiatów. Troszeczkę bardziej spójny będzie cały koncept. Wystawę organizujemy pod głównym tytułem Tajemniczy Ogród i mamy nadzieję, że Państwo się poczują właśnie w tajemniczym ogrodzie. Wystawa będzie gotowa w sobotę na otwarcie festiwalu, natomiast przygotowaliśmy również atrakcje dodatkowe. Warsztaty dla dzieci florystyczne, które na przedzamczu będą się odbywać. Dodatkowo bitwy florystyczne, do których będziemy zapraszać i profesjonalistów, i gości odwiedzających zamek, żeby mogli sami poczuć
poczuć się jak florysta i troszeczkę poobcować z kwiatami. Mamy też florystyczne prezenty dla gości i nowość w tym roku będzie możliwość zrobienia sobie zdjęcia, porozmawiania z dziewczynami, które będą prezentować suknie florystyczne. Także codziennie 3 dziewczyny będą się przechadzać, jeśli pogoda dopisze, to na terenie zamku na zewnątrz i tym samym umilać czas zwiedzającym. Jeśli niestety będzie deszcz, no to tutaj zaprosimy dziewczyny do środka, żeby również prezentowały. Dodatkową atrakcją, aktywnością, jeśli chodzi o nasz tutaj, naszą obecność, będą Mistrzostwa Regionów. Trzecie Krajowe Florystyczne Mistrzostwa Regionu Dolnośląsko-Lubuskiego, które odbędą się 28 na dzień przed rozpoczęciem festiwalu i Państwo oczywiście zapraszamy na te mistrzostwa. Będzie można poobserwować florystów w trakcie zmagań, jak również później zobaczyć wystawy prac już końcowych, ukończonych w trakcie festiwalu. Chciałbym, żeby Państwo też wiedzieli, że w każdym dniu tak naprawdę atrakcje będą powtarzalne. Czyli osoba, która przyjedzie pierwszego dnia, myślę, że nie będzie miała jakby świadomości tego, że gdyby przyjechała kilka dni później, będzie miała gorszą ofertę. Zapewniamy równy poziom tego programu artystycznego na wszystkie dni. No i trzymamy kciuki za pogodę.